Jak zwykle zaczynamy od karuzeli. Zacelujemy, a w to co zwykle, na tym patchu, czyli w miecz, ale nie ma żadnego miecza. No dobra, to zaczniemy od płaszcza, tak naprawdę. Płaszcz jest spoko. Co prawda jest to trzeci przedmiot, który bym chciał mieć w swojej kompilacji, znaczy w kompozycji, bo celuję najpierw w miecz, łuk lub w płaszcz. Każdy z tych przedmiotów może coś fajnego zbudować w obecnej mecie, więc zobaczymy, jak teraz nam to wyjdzie z płaszczem. Zaczynamy też od jednego złota. Najgorsze tak naprawdę rozpoczęcie to jest, jeśli z pierwszych trzech rund dostanie się 3 złota i jeden przedmiot. To jest tak naprawdę najgorsze. Już lepiej dostać w tym momencie samo złoto na przykład, bo daje to więcej możliwości rozwoju, jeśli chodzi o kierunki postaci. Przekazy mam już nobli, więc to też jest spoko na sam początek. A przy okazji, i także knightów, więc bardzo fajnie to wygląda. A przy okazji, do czegoś to zmierzałem? Aha, więc albo lepiej dostać samo złoto, albo same przedmioty. Nigdy po środku, czyli nigdy tak naprawdę 3 złota i jeden przedmiot. To jest najgorsze, co się może zdarzyć. Z racji tego, że tak naprawdę zawsze chciałoby się zaczynać w jedną lub w drugą stronę. Więc albo wygrywamy po prostu gry poprzez posiadanie większej ilości przedmiotów, lub idziemy w ekonomię poprzez posiadanie większej ilości złota. No to jest ok, to jest ciekawe, bo tu możemy dostać sobie Dragon Claw, czyli Magic Resist będzie o wiele wyższy. To jest spoko. Okej. No więc słuchajcie, tu jest zagwozdka. Tu jest zagwozdka. Z racji tego, że... No kurczę, możemy kupić dwie Lisandry. Lisandry są naprawdę mocne. W tej chwili po update'cie, po patchu, Lisandra naprawdę potrafi zadać srogi damage. Prawda, nie mamy przedmiotów, które by pomogły w tym, ale no posiadanie już dwóch Lisandr w tej chwili byłoby całkiem spoko. Co prawda o wiele bezpieczniejszym wyjściem jest kupienie Dariusza, bo przy level upie następnym daje nam w tym momencie także Knighta, który świetnie się kombi z Noblem. Dobra, kupimy te Lisandry, zobaczymy. Nie zrobiliśmy upgrade'a sobie żadnego. Zrobię level up z racji tego, że na poziomie trzecim jest większa szansa na posiadanie postaci w sklepie, oczywiście tier 1, czyli za 1 golda. Ale na poziomie już czwartym, na który teraz zrobiliśmy level up, jest większa szansa, żeby posiadać postaci na tier 2. Dzięki temu jest większa szansa, że dostaniemy Lisandrę w następnym rzucie. Daliśmy jej już przedmiot, żeby zadawała po prostu 20% więcej damage'u swoją umiejętnością. I dostała też Nobla, więc to też spoko. Powinniśmy to wygrać. O nie, czekajcie, on ma srebrną Lulu. Oj, to może być ciężko. To może być ciężko, wam powiem. Dobra, wygraliśmy, ale było naprawdę tutaj ciężko. Srebrna Lulu daje, na szczęście jest pod nerfie, ale normalnie dawała ogromną ilość HP i bez problemu sobie z nami poradził tutaj kolega, ale na szczęście to nie wyszło. Szywana to w tej chwili top tierowa jednostka, więc na pewno ją kupimy. Są do tego jeszcze dwa Szeny. Chciałbym kupić jeszcze tego drugiego Szena, więc mam nadzieję, że wygramy walkę. Postawimy sobie Luciana tutaj z tyłu, z racji tego, że jeśli jakiś kazyk na przykład na niego skoczy, no to w tym momencie nie będzie on zadawał dużej ilości obrażeń swoją umiejętnością. Mamy Magic Resist naprawdę spory. Kto dostał ten razem? Też znowu Lisandra. Okej, ciekawe. Oj. No niestety nie wyszło nam to tutaj za bardzo. No i tyle by było z tej wygranej. Co robimy? No nie, no dobra, nie będę sprzedawał tej Szywany, bo tak jak powiedziałem, jest ona top tierową jednostką, więc posiadanie drugiego Szena tutaj raczej mało zmieni. Kupię sobie po prostu Kha'Zix'a i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Drugi Kha'Zix, jest też rycerz.
Dobra, na razie wrócimy sobie do tych rycerzy tak naprawdę. Niestety nie dostaliśmy tej Lisandry, na którą bardzo liczyłem. No generalnie to myślę, że o wiele bezpieczniej było po prostu zagrać na tego Dariusza od początku gry. O wiele bardziej stabilnie by było. A tak mam naprawdę dużo złota, zobaczcie tutaj na ławce. A po karuzeli zobaczymy, co z tego wyniknie, bo może na karuzeli będzie na przykład dobry przedmiot na Lisandrze, albo dobry przedmiot na szywanie. I wtedy też nam da to mniej więcej jakiś sygnał, w co możemy iść, jeśli chodzi o build. No zobaczymy. Tu też przegramy, kolega ma 2 srebrne, 3 srebrne jednostki, okej. Okay. Nie dziwota. Nawet Noble i 75 armora i 110 Magic Resistance nic tam tutaj nie daje. Szczególnie, że trudem, że dostajemy od Vayne. Więc ciężko, ciężko, ciężko. Dobra. Co tu się dzieje? Nie ma Lisandry, nie ma Szywany. Ale jest... pas, z którego możemy zrobić Morello na Lisandrze. Drugą opcją byłoby kupienie łuku i stworzenie z niej Rageblade'a, które też jest opcją, ale ciągle... Tak naprawdę wydaje mi się, że wiele lepszym zagraniem byłoby kupienie tego łuku, ale... bo jest o wiele bardziej uniwersalny, moglibyśmy go przerzucić, po prostu sprzedalibyśmy Lisandry, przerzucilibyśmy ten łuk z Aperodem, czyli Rageblade'a na Luciana w tej chwili. Ale z racji, że bardzo bym chciał wam pokazać, jak się gra Lisandrą, to miejmy nadzieję, że po prostu ją trafimy, ale coś nie wygląda na to. No nic. Zrobimy level up. Stawimy tą Lisandrę i to Morello na nią. Kurde, druga V. Jest też Fiora, która w tej chwili bardziej pasuje do kompozycji niż Vayne. No, powiem wam, że jest tutaj ciężki wybór. Sprzedamy Kha'Zixy i Shenna. Bo tu jest jeszcze szansa na shapeshifterów, żeby zrobić. Więc też zacznę. Aha, gramy znowu tego kolesia z tymi jednostkami złotymi. Jest srebrnymi, przepraszam. No, to może być problem. W sensie, przegraliśmy. Niestety. Mimo, że Lisandra zadała prawie 2000 damage'u, to ten damage był nieefektywny. To znaczy, że zadała bardzo dużo damage'u, ale rozbitego po wszystkich jednostkach, więc tak naprawdę mogę równie dobrze zadać 0. Gdyby zadała damage efektywny, czyli na przykład ten 2000 byłby zadany na jedną postać, to wtedy miałoby bardzo duże znaczenie. Dobra, mamy upgrade postaci. Oj, coś czuję, że będziemy szli w Rangerów jednak. Czyli robimy tak. To sprzedajemy. No powiem wam, niestety sprzedajemy tą Lisandrę. Nic nam to w tej chwili tutaj nie daje. Sprzedajemy też te rzeczy. Tu sobie zatrzymamy. Morello w tej chwili damy sobie na Luciana, bo najprawdopodobniej będziemy go sprzedawać. Więc zastakujemy na jego te przedmioty, żeby potem zrobić jakiś transfer. Nie mamy Glaciala, pamiętajcie o tym. Kha'Zix, jak kiedyś powiedziałem, jest baitowany tutaj na Luciana, więc jego umiejętność... Aha, bo zadaje true damage, tak? Racja. Ha! No, to się trochę zdziwiłem. No, ale i tak się udało wygrać. I tak się udało wygrać. Kupiłem tego Volibera, bo mamy 13 złota, więc niewiele to zmienia. W sensie nic to nie zmienia. No i teraz jest ciekawie. Na pewno sprzedajemy Volibera. Warusy trzeba by kupić. Więc zrobimy tak. Sprzedajemy Luciana. Kupujemy Nidalee. Trzeba by kupić jeszcze Warusa. I Jace'a tak samo. Pytanie teraz, co zrobimy, jeśli nie dostaniemy złota z golemów? To jest bardzo istotne pytanie, na które w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć. Zrzucimy sobie przedmioty tutaj na pana Dariusza w tej chwili. Z racji tego, że chcemy mieć
kogoś z tym przedmiotami, a jednocześnie naprawdę nie mam jeszcze zielonego pojęcia, kogo byśmy mogli tutaj wyposażyć. Może Ashkę z tym Magic Resistem, ale to niewiele daje tak naprawdę. O, jest gold. No dobra. Okej, okay, no to na razie robimy tak. Dariusz najprawdopodobniej będzie sprzedany i tak w pewnym momencie gry. Robimy sobie level up. Zrolujemy teraz. Z racji, że potrzebowalibyśmy Kindreda. Ale się nam nie pojawił. Jest kolejna Ashka za to. I to już jest bardziej spoko. Zrobimy tak. Jeszcze jedną Ashkę wstawimy sobie. Tego Jace'a trzeba będzie kupić. Zobaczymy, czy wygramy walkę. Kolego, lecz się. Dziękuję. Teraz zadaje on nieefektywny damage, jak widzicie. W sensie jeszcze nikogo nie usadził, ale zadał 2000 obrażeń. Ale teraz już zadał 2700 i 3 postacie zginęły. Więc zamienia się ten nieefektywny damage w efektywny damage. To jest bardzo istotne dla nas. Dobrze. Jest czwarty rycerz. Więc robimy czterech rycerzy. To bardzo dużo zmienia w tym momencie dla naszego Dariusza tak naprawdę. Z racji tego, że tak naprawdę jest filkerem. I to na nim się opiera cały damage. Reszta jest tylko z supportami. Więc ważne, żeby dostawał mniej obrażeń. 30 damage jest blokowane z każdego source'a, z każdego źródła. To duża zmiana jest. Niestety... Mamy 8 złota i to jest duży problem. Potrzebujemy te 10 na 100%. Niestety true damage dostajemy. To jest duży problem. Uff. No niestety. Ciężko to było przeżyć. Dobra, sprzedamy. Co sprzedamy? Nidalkę jeszcze sprzedamy. Pojawia się kolejna Szywana, czyli druga. Brand do Kenena też. Zrobimy tak, w tej chwili będziemy mieli demony zamiast rangerów. Zresztą tego, że sam Brand z siebie będzie zadawał wiele większą ilość obrażeń. I teraz dobre pytanie, wiecie co, chyba po prostu sprzedam tych Jace'ów. A, bo ten Kenen jest kuszący, moglibyśmy pójść w elementalistów. Na siódmym poziomie. Na siódmym poziomie moglibyśmy pójść w elementalistów. Tak zrobimy. Zobaczymy, czy wygramy walkę. Jeśli nie dostaniemy rangerów, to pójdziemy w elementalistów. Już raz z tym panem graliśmy. Więc będziemy wygrywać. Dużo niestety mamy jednostek, które kosztują bardzo dużo złota. W turniejowej grze bym tak nie zagrał. Musiałbym się zdecydować, co robić, więc sprzedałbym albo Szywany, albo Rangerów. Najprawdopodobniej bym sprzedał Rangerów. Przepraszam, Szywany. W grze turniejowej, ale tutaj z racji tego, że no, chcę wam troszkę pokazać, jak można bawić się kompozycjami. No to troszkę gram inaczej. Czy mamy jakieś przedmioty? Nie mamy, nie mamy. Mamy tylko 2 zbudowane pełne przedmioty. Tak naprawdę kupienie w tym momencie jednostki z 4 złota i łukiem jest ok, bym powiedział. Byłoby fajnie dostać na przykład miecz, no ale niestety żadnego miecza tutaj nie ma, więc nic z tym nie zrobimy, Phantom. Na to nic nie poradzimy. Sprzedamy, wchodzimy na teren 20 złota. A, no i co teraz? Tu jest 8 złota, zobaczcie, w tych jednostkach. Jakbym sprzedał te wszystkie jednostki, byśmy mieli 30 złota, a nie 20. Ten łuk musimy rozdać, tylko nie wiem na kim. Załóżmy, dobra, wiecie co? Po prostu zastakujemy to na razie na Dariuszu. Niech dostaje troszkę więcej many. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
By go tylko nie zamrozili. Lul. No, ale tutaj jakiś damage był. No niestety strepy na Lulu zadaje sobie dużo damage, tak samo jak Veigar. Tak samo jak Veigar. No dobra. To nam troszkę zmieniło koncepcję. Bo teraz tak naprawdę możemy zrobić sobie... Tak. I mamy golema, mamy rangerów. Ten pan nic nie robi w tej chwili, ale na 7 levelu możemy dołożyć kolejnego rycerza i dostać jeszcze synergię rycerzy. Będziemy mieli 6 różnych synergii. A w tej chwili golem będzie działał jak po prostu dodatkowy tank. Więc bardzo, bardzo będzie to przyjemne. Przy okazji mam także glacjali i demonów, więc jest spoko. Jak widzicie zresztą. No i niestety zamrożenie nic nie dało na tego pana. Gdzieś słyszałem Varusa, ale zginął. No nie wierzę. 41 HP miał. I miał już na sobie efekt moralny. Okej. Jest Gnar. Gnar jest mega mocny. Kurde. Dobra, sprzedamy tego pana, bo potrzebujemy 30. Sprzedamy tego też pana. I sprzedamy tego pana. Tak naprawdę potrzebujemy... O, jest taki więcej, my to przegramy wszystko? Oj, no to wam powiem, że troszkę zawiniłem. Byłem przekonany, że się z tego wykaraskamy. Ale niestety, przesadziłem troszkę. No jak widać, można zrobić błędy dosyć duże. Z tego nic nie szukamy. Jest Varus. Jest Nidalka. Jest Kennen zupgrade'owany, to dobrze. Pięć na 7. Tak naprawdę chciałem to zrobić dlatego, żeby mieć więcej w tym momencie golda w banku, ale widzicie, nie wyszło mi to za bardzo. No i teraz nic, to już nie poradzimy. Tu jeszcze nie wiem, czy nie zrobiłem błędu, nie kładąc to na te itemy na Branda, a nie na Kennena. Wydaje mi się, że to był też błąd. Jeszcze to możemy naprawić, tak naprawdę. Jeszcze ten błąd możemy naprawić, jeśli dostaniemy jeszcze jednego Branda. Wydaje mi się, że to był dosyć duży błąd. O, z tego nas nic nie interesuje, tak naprawdę. Potrzebujemy Kindreda. I to byłoby ok. Tego pana przedstawię tutaj, bo on ma odporność na magię. Golem będzie często się pewnie spawnował z tej strony. Tak naprawdę możemy go zmusić, żeby się spawnował z tej strony. A powiem wam, że to mi się troszkę nie podoba. Co mi się tu nie podoba? Kennena? Nie no, Kennena zostawiam w tej pozycji. No i wygraliśmy tutaj. Dobra. Sprzedamy tak. Jeśli będziemy grali shapeshifterami, to będziemy grali Gnar, Shyvana, Swain. Więc poczekamy na to. Tak naprawdę. Nic ciekawego tutaj dla nas nie ma. Chyba dołożę ten Recurve Bow na Brandzie. W tej chwili niech ma troszkę więcej attack speeda.
Niech częściej robi ulta. Z mieczem poczekamy na karuzelę. Jeśli będziemy mieli tutaj Ridge Blade, to też będzie ok. Jeśli będziemy mieli RFC, czyli Rapid Fire Cannon, też będzie ok. A jeśli dostaniemy po prostu armor, to w tym momencie mamy Guardian Angela na Cannonie, który też wystarczająco jest dobry na nim. Dobrze, tu nie musieliśmy się ruszać. Bardzo istotne na asesynów. Super. Super nam poszło i Ashka tam dobija. Sprzedajemy Vayne. Co jest to moim psem? Może widzi wyniki gier. No słuchajcie, jest pancerz. Bierzemy pancerz w tym momencie na Guardian Angela i z 5 złota do tego. Idę coś zrobić z psem, zaraz wracam. Dostał nauczkę, zamknąłem go na ogrodzie. Dobra, słuchajcie, nie jest źle, nie jest źle. Jest też Szywana, którą na pewno weźmiemy. Sprzedamy sobie tą Miss Fortune, bo do niczego ona jest nam niepotrzebna. Na Kennenie budujemy sobie Guardian Angela, który pozwala go przynieść w tym momencie na frontline'a, które jest bardzo istotne. Brakuje nam jeszcze jednego poziomu, żeby wstawić Szywana i Nara, tak mi się wydaje, w tej chwili. Chyba, że zrobimy tak. Tracimy synergię Knightów, ale po prostu zyskujemy dwie dosyć mocne postaci. Sam nie wiem, czy to będzie lepsze. Oj, niestety. Nie uruchomił swojego ulta, zanim zginął, ale jest tak ok, że w tej chwili go wykonał. Teraz Nar zrobił super duże CC, bardzo mi się to podoba. No, niestety. Było blisko. Musimy kupić na Lisandrę. Dobra, poczekamy jeszcze tą jedną rundę. Z racji tego, że musimy zlevelować. Mamy 34 HP, nie zginiemy w tej chwili. Nie powinniśmy przynajmniej, tak mi się wydaje. Ma 4 Knightów, w tym Lulu Knight. Nic dziwnego, że nie mogliśmy wbić damage'u tym Kennenem. Tak naprawdę. No, myślę, że to był błąd, że nie wstawiłem. A tych przymiotów na Kennena, tak mi się coś wydaje, wiecie? Oj, 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 oj. I ta Rexa na 4 HP jeszcze. Było niebezpiecznie. Dobra, 40 mamy golda, sprzedamy sobie Drivena, bo na pewno go nie będziemy używać, totalnie nam tutaj nie pasuje. A kupimy sobie jeszcze jednego Kennena. Czy to ma sens? No nie ma sensu za bardzo. Ale kupimy jeszcze jedno Szywanę. W przypadku, jakby nam się jeszcze coś jeszcze pozmieniało. Może dostaniemy na przykład Panteona. Wtedy druga srebrna Szywana też byłaby ok. Ciężko stwierdzić. Najlepiej byłoby dostać Swaina, ale powiem wam, że sam Jace też będzie ok. Szpatulka, Blade Master do zrobienia, to nam się do niczego nie przyda. Hurricane. Hurricane na kogo? Jest Nar. Robimy level up. Jest Pantheon. No i teraz jest dobra zagwozdka. Jest też Kindred. No nie no,
no, wyposażymy ją w Hurricane, bo może zamrażę dwie jednostki. Mhm, dostała z Blitzcranka, no niestety. Nic nie poradzimy. No, jest okej, jest okej. Jest ok, kupiłem sobie drugiego Jace'a. Cały czas preferowałbym jednak Swaina. Ale Swaina nie ma. Mogliśmy zrobić Guardianów. Czy na przykład tak. Sprzedamy te Jace'y. Zroluję raz. Jest Pantheon. O, nie wierzę. No dobra. Może jednego Krenera mogę zostawić, ale... Jakbyśmy dostali trzeciego Pantheona, to by było naprawdę rzeźnia. Wrzucanie golema w ogóle w stronę planszy przeciwnika jest rewelacyjne. Oszczędza nam strasznie dużo damage'u w naszą kompozycję. Więc mega się to przydaje. Dalej, dalej. Jeszcze jeden Pantheon. Jest dobrze. W tej chwili mamy top 5. Kompozycję mamy ok. Tak naprawdę, jeśli chodzi o pozycjonowanie, gramy akurat taką kompozycją, której no nie bardzo ma nawet jak za bardzo zmienić tę kompozycję. Nie wierzę, że ona wygra. A Lulu. Smok, ale nam niepotrzebny. No dobrze. W takim wypadku zmieniamy tego Branda. No teraz jest dosyć potężny. Jest jeszcze jedna Szywana. I powiem wam, że jeśli byśmy... Kurczę, no. Sprzedamy tą Lissandrę, kupimy Szywanę. Coś ta Lissandra nie przychodzi i tak... Varus pójdzie w róg, jakbyśmy trafili na tego kolegę z Blitzcrankiem. Gramy na tego kolegę, z którym jeszcze w żadnym... ani razu nie wygraliśmy. Na szczęście nasza armia się nie musi ruszać. Co sprawia, że... w tym momencie zyskujemy strasznie dużo przeciwko asasynom, a miał kilku, albo jednego miał na pewno Rengara. Ale dzięki temu, że nie musimy się ruszać, że blokujemy przeciwnika przy prawym rogu, to nasza kompozycja najwięcej z tego zyskuje, bo wszystkie te jednostki z tyłu, które są bardzo wrażliwe na ataki, a są przeblokowane, więc nie ma jak do nich dojść, no chyba, że po prostu ktoś atakuje przez kilka pól, więc to jest mega ważne. Dosyć duży Braum, ale... Czy on miał podobnie na magię i tak zginął? To mi się wydaje. Jejku, jakie mamy przedmioty? Mamy łuk, prawda? Ale jest Pantheon. No to bierzemy tego Pantheona. Nie ma znaczenia. Musimy zaupgrade'ować Pantheona. Będzie on miał przedmiot ze sobą, który nie jest połączony. Ale to nie zmienia faktu, że po prostu zrobienie Pantheona w tej chwili to jest... taki czad, jeśli chodzi o power level, że ten przedmiot jest naprawdę nie ma większego znaczenia. Tak naprawdę no, opcją byłoby po prostu wzięcie albo Morgana, albo tego Zeda, albo skończonego itemu. Ciekawe. No moglibyśmy stawić tak Swaina, a w tej chwili Guardian się bardziej sprawdza. No zobaczymy. Nie wiem, czy czasem... Kurczę, ten golem cały czas się nam sprawdza. Jakbyśmy mieli zaupgradowanego Gnara, to byśmy to poszli. Ale z racji, że nie mamy... No znowu gramy z tym samym gościem, tylko tym razem z jego duchem. Jak widzicie, jak golem wpada tam w drugą stronę. Rewelacja. Coś totalnie przeblokowuje tutaj. Lissandra ze swoim ultimatem też przeblokowuje tak naprawdę movement, więc super się to sprawdza. Ten pan pewnie teraz przegra i będzie wyeliminowany, więc mamy top 4. Tak, dobrze myślę? Nie. Ten angry noob.
Przegra, tak mi się wydaje. Swain z Morello ma. Trochę się lepszy kolega, ale to było tyle. Tak jest, dobra, więc jeszcze wszyscy żyją. Wszyscy jeszcze żyją. Jest Anivia zamiast Lissandry. Kennen, kolejna Leona. No ale ta Lissandra troszkę tutaj średnio pasuje, wam powiem. W sensie ta Anivia. No nie, no kurczę, ona musi tu być. Nie podoba mi się to. Ale nie mogę tego zmienić. Mógłbym ewentualnie Szywanę wstawić tam, ale wtedy nie przyblokowuję Golema. Dobra, teraz się sprawdziło, bo nikt nie, nią nie będzie atakował. Sam nie jestem pewien, ona ma większy power level niż Lissandra, zdecydowanie. Ale sam nie jestem pewien, czy to nam się będzie bardziej sprawdzało. Zobaczymy. Teraz ult od Anivii bardzo dużo zmienia. Jak widzicie zresztą. Attack speed strasznie zmielony. Ale jak my tego pana pokonamy? Ten formail jest troszkę irytujący. Ha! Udało się! Wyeliminowane. Ale czad. No w ostatniej sekundzie, dosłownie w ostatniej sekundzie, redempcja na Kennena, rewelacja, bo jest combo z... combo z Guardian Angelem. A, dobra, wiecie co? Troszkę przesadziłem. Rewelacja to się troszkę pośpieszyłem, z tego, że to generalnie redempcja nie jest to dobry item, wolałbym coś innego, na przykład. Na przykład to. To też. I to też bym wolał. No ale niestety nie dostajemy takich itemów, ale chociaż ta redempcja ma jakieś małe combo z nami. Więc to jest okej. Okay. Poważnie się zastanawiam nad wycięciem... Rangerów. Jeśli będziemy mieli upgrade na Gnarze i na kolejne Szywanie. A zobaczmy, co z tego wyjdzie. No bo ta Ashka, no generalnie jest, daje duży CC i to jest duży plus. Jest Szywana. Jest Szywana. Jest Leona też. No kurczę, ma ona duże CC, nie? Dobra, na razie zostawiam tak, jeden reroll. Co dostaniemy? Nic. Dobrze, no nic, tu zostawiamy. Ciągle nam tego Gnara brakuje. Musimy tak zostawić w tej chwili jednostki. Dobrze, jest uruchomiony i redempcja, i Guardian Angel. Czy on nie zginął? Chyba nie zginął w ogóle. A teraz dopiero tak, czyli... W ogóle to było ciekawe. Żegnamy tego pana przy okazji. To było ciekawe. Kennen nie zginął i uruchomiła się redempcja, która go wyleczyła, jak jeszcze nie zginął, więc ciągle miał na sobie red buffa i nie uleczył się z 1200, tylko się uleczył z 80% 1200. Którym jest... 240. Taki jestem mocny z matmy. Pewnie jeszcze się pomyliłem. Dajcie mi znać na później w komentarzach gdzieś na GameTunie. No dobra, to jest drugi Swain, ale na razie nie ma sensu kupować kredensu, bo brakuje nam tego Gnara i... A nie wiem, no ten golem naprawdę się tutaj sprawdza w tej chwili, bo blokuje ten cały movement i to jest super. Zobaczcie, jaka rzeźnia to się dzieje. Redempcja się teraz jeszcze wstawiła, wszyscy wyleczeni. Masakra jakaś. Żegnamy o zięble kolejnego pana. No i został tylko Angry Noob. Jeden na jeden. I co, dostaniemy tego Swaina jeszcze jednego? Jest Nar. No dobra. To robimy tak. Szukamy jeszcze tego jednego Swaina. Jest. No i idealnie. Co robimy? Gdzie to wstawiamy?
Hurricane? No na Swaina, bo jest demonem. Więc to jest idealne w tej chwili. Na ostatnią chwilę, na ostatnią walkę tak naprawdę nam się złożył taki team comp, ale myślę, że jest 1000 razy lepszy od tych dwóch rangerów. Tak naprawdę, o wiele potężniejszy, zobaczcie, jaka rzeźnia. Autentyczna rzeźnia, prawda? Taka gierka. Ten Swain srebrny to tam... No nie mogę pokazać wam statystyk, ale generalnie zrobił dużą rzeźnię.